energiczny, szczery, kamień na twarz, ambitny, wymagający i stawia nam cele jasne. Bardzo wcześnie rozpocząłem naukę gry na różnych instrumentach, ale w pewnym momencie musiałem zdecydować, matematyka i sport, czy matematyka i muzyka. Wybrałem pierwszy zestaw. Moją dyscypliną była jednak lekkoatletyka, którą uprawiałem do 20 roku życia. Z piłką ręczną miałem oczywiście kontakt, ale na poważnie zacząłem się nią zajmować później. Teraz jestem trenerem sportu drużynowego i odpowiadam za cały zespół. Jednak muszę się troszczyć o każdego zawodnika z osobna i uważam, że doświadczenia ze sportu indywidualnego pomagają mi w tym. Jeden einzelnen etwas zu fördern. W każdym spotkaniu inaczej reaguję na to, co dzieje się na placu gry. Niedawno pokazano mi nagranie z Gdańska, z meczu przeciwko Niemcom. Byłem bardzo podekscytowany i wykonałem przy niej coś w rodzaju tańca. Ze stanu minus 5 wyszliśmy na plus 3 i to był ważny moment. Zachowywałem się tam wyjątkowo żywiołowo, ale są sytuacje, gdy dostajesz od stolika sędziowskiego jasny przekaz. Takie reakcje nie będą tolerowane. Nie mogę szkodzić drużynie i muszę wtedy trzymać emocje na wodzy. W piłce ręcznej jest jak w życiu. Na wszystko jest czas i miejsce. Mam pewne amulety, które zabieram na każdy mecz, ale nie mogę powiedzieć, co to za rzeczy, bo stracą moc. Są jednak pewne rytuały. Jedną z podstawowych zasad jest przyjazd do hali 90 minut przed rozpoczęciem spotkania. Po 30 latach pracy wiem, że to idealny czas. Jeżeli zespół jest na miejscu zbyt wcześnie, to zawodnicy rozpraszają się, dekoncentrują i w rezultacie nie są dobrze przygotowani do walki. W ciągu półtorej godziny sztab medyczny zdąży wykonać swoje zadania, ja przeprowadzę odprawę, a graczom pomaga świadomość, że wszystko dzieje się zgodnie z planem. Zdarzało się, że kazałem kierowcy autobusu krążyć wokół hali, bo dotarliśmy o niewłaściwej porze, ale teraz z nawigacją łatwo to zaplanować. Jednak są i takie sytuacje, gdy wręcz proszę o to, by nieco się spóźnić. Wówczas poziom stresu delikatnie wzrasta, a to czasem jest bardzo pomocne. Aber das stimmt nicht in jedem Fall. O Mistrzostwach Europy w 2016 roku rozmawiamy od dnia, w którym objąłem reprezentację Polski. Mamy szczegółowy plan obejmujący 4 lata przygotowań i w każdym sezonie realizujemy jego kolejne założenia. Wprowadzamy nowe elementy. Na to, by drużyna poznała swoją wartość, potrzeba czasu. Musi rozegrać wiele trudnych spotkań i przeżyć sytuacje krytyczne. To gwarantuje rozwój. Świadomość występu przed własną publicznością i związanych z nim oczekiwaniami na pewno wywołuje dodatkowe napięcie, ale profesjonalni sportowcy muszą sobie z tym radzić. Przykład polskich siatkarzy pokazuje, jak dużo pomocy zespół może dostać z zewnątrz. I chłopaki bardzo się cieszą na myśl o Mistrzostwach Europy w 2016 roku. Jestem przekonany, że przy wsparciu wspaniałej publiczności możemy podczas tej imprezy pokusić się o niespodziankę i stać nas na bardzo dobry wynik. Niemców bardzo zabolały 2 porażki z nami w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. W mojej ojczyźnie dużo pisze się o tym, że w Katarze będą mogli zrewanżować się za przegrane w czerwcu. Nie podoba mi się takie podejście, bo moim zdaniem trzeba na to spojrzeć zupełnie inaczej. To były spotkania eliminacyjne. Teraz zmierzymy się w grupie turnieju finałowego. Wtedy ważyły się nasze losy. Wynik decydował o tym, czy zagramy w Mistrzostwach Świata. Naszym celem było wywalczyć prawo gry w Katarze. Polska drużyna zapewniła sobie kwalifikacje w sportowej rywalizacji. Niemiecka nie. Zrobię jednak wszystko, by pokonać moich rodaków po raz trzeci.